Nie, dzisiaj nie będziemy grali na pewno. Dzisiaj raz, że kurde mnie gardło przestało boleć, ale katar i głowa teraz. I się smarkam jak gówniarz. Ale nie, z drugiej strony piątek, nie? Tak, piątek jest na EURUSD. Nie wiem jak tam stoi. 160 pipsów. Euro AUD 6 plus. 70 ileś, euro 3HF. Wow, grubo. Pipsów, euro CAD. Jakieś tam 10 pipsów, USD CAD. Też minus 10 gdzieś, USD CHF. No poszli. Trzysta pięćdziesiąt pipsów już. Od wczoraj. A Karol, dobrze mi wczoraj powiedziałeś, bo ja zapomniałem o tym 9:30. Dzień dobry, witam, witam. Siema. Cześć, ale o czym? No 9:30, ty mi mówisz, że Frank poleciał, nie? A ja Franka miałem wszędzie, nie? No ja też, pozamykałem na 100 pipsach. Mogłem trzymać, poleciałby, ale mnie dobra, pozamykałem, tam miałem... Gdzie jest Frank teraz? Kilka pozycji na tym. Także coś tam zarobiłem wczoraj. Funt na zero. Ile mam otwartych raz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 powinno być. 8? Ja tam tyle chyba nie mam. A ja nie wiem, czy ja mam chociaż 3. Monika, to euro USD masz? To masz zamknięte to, nie? No zamknięte, no bo kazałeś wczoraj chyba zamykać. Euro USD, nie? Tak mi się wydaje. To jest stare jakieś. Czekajcie, euro USD. 16. 25 maj. No to ja miałem... to ciągnie dalej na dół, nie? No. Euro CHF. Euro CHF. No to ja ten, część pozamykałem, część, a część mam otwarte jakieś tam. No ten euro CHF mam otwarty, ale ten USD CHF wczoraj żeśmy zamkli, nie? On tak jeszcze pociągnął na... Ja to jeszcze mam tam trochę. Ja mam tylko euro CAD, euro GBP i GBP. USD CHF ten... O, to też tak kiepsko coś, ten nie wiem, co to euro tak się podniosło. Uf, która? To? Jaka para? Euro CAD, euro GBP i GBP AUD. I tylko to mam otwarte. I wszystko... A co jest na minusie? Wszystko. Euro CAD nie jest na minusie. No euro CAD na Sela mam na minusie. Tak, to jest to wczorajsze wejście, czy przedwczorajsze. Tu pomylono coś. 15 chyba. Eurocard, Eurocard. Z 15 mam 7 na plus. No, ja też tam mam minus, Eurocard. 22 na minus. Powiedz mi wejście. 4839. A, bo to było jeszcze. Dobra, już wiem o co chodzi. Nie nałożyłem tej poprzedniej. Ja się pozaznaczam. 4. Nie zgadza, że ty wychodzisz na plus, a ja na minus. A ja też w tym jeszcze na minusie ten Eurocard. No to pocieszające. Nie, bo były dwa wejścia, dobra, jeden, to ja zamknąłem jeden, ale zostawiłem tylko ten na plusie, nie? Bo były dwa wejścia. Eurocard. Jest. 15 było wejście i 13. No właśnie. I 13 był, ja mam wpisany tu stop loss. Mam wpisany stop loss, wejście było 34,368 i mam napisane stop loss. Który tak jest, jak się parę dni spóźniłem i... mi do stop lossa nie doszło. Też to chyba miałeś stop loss, ten pierwszy, a ten drugi. A ten drugi, widzicie? Widzicie ekran, czy nie? No tak. No to ja minimalny mam plus. Czekaj, zobaczę u mnie teraz. Eurocard, ja mam minus i to taki dość solidny. Ja też.
To ja kurwa nie rozumiem. I włącz tylko światło na laborantę. No i dlatego nam jakoś nie wychodzi, no. No to do, już nie dojdę do tego, dlaczego ja mam tu wejście, mam plus. Z którego to jest? 16, dobrze. Dobra. USD CAD. Jakie jeszcze macie minusy, mówcie mi. Czekaj, ci teraz powiem jeszcze. Euro GBP. Euro GBP. No to jest minus, ja też mam minus, czekam. Czekam, dobra. AUD. Ja mam jeszcze USD CAD minus. USD CAD. No jest minus, no. Jest, cały czas siedzi na 7,9. Zobaczcie. I jaka wcześniej mówiłaś? Wcześniej mówiłam GBP AUD i Euro GBP. A ty? Słowek? No nie, ja mam tylko USD CAD i Euro CAD na minusie. Euro CAD. Gramy to samo, każdy ma co innego. Pięknie. Tego EuroCAD nie rozumiem. Za cholerę nie rozumiem. Mam plus. Czekaj, ja w EuroCAD. Ja tu nie wiem, kiedy wchodziłem w niego. Euro GBP mam. A czekaj, no tu mam details. Eröffnung. 15 wchodziłem o 10:16. Piętnasty, dziesiąta, 15. A to jest tu. 10:16. Patrz, a ja dla odmiany o 17. Dlaczego? Masz? A ty o której masz? Ja mam 10:16. To kurwa, już tego w ogóle nie wiem. Też nie wiem. Ale zobaczmy telegramy, bo tu mam godziny, nie? Euro CAD, 16. Aha, jest tu złoty. Euro, nie wiem, czy ja tam take profit. Na tym Euro CHF nie mam take profitu, kurde, nie wiem. Kurwa, nie mam tego Euro. To może my na Zoomie to wchodziliśmy? Może być, ja nie wiem. No może być. Raz chyba, a ja mam 8, ja mam 10:16, to ja nie wiem. A ten Euro CHF, jaki tam jest take profit? Mówię, Euro CHF. Euro CHF jest profit. Zaraz. Ten kropka 0042. No. Czekaj. Jeszcze raz. 1.00422. Karol, co tam wysłałeś? Euro CHF to mamy. A jeszcze tu chyba mam take profit. A tu jest take profit. A, ja gadam, a mam mikrofon wyciszony. Też dobrze. Mówię w wolnej chwili, jakbyś zerknął, jak skończycie analizę tych swoich tutaj. Już patrzę. A widziałeś to złoto, jak mówiłem dobrze, żeby wyczekać? Złapałem ten baj wczoraj. No, ale ja mówiłem, że tam do góry, nie? A, ale to poczekaj, bo ja właśnie wrzuć to złoto. Widzicie, Karola, wykresy? Widać. Jakiś taki mały jest, nie wiem dlaczego. Ale widać. No. A tego baja złapałeś? To akurat to jest NZD JPY. I teraz Tomek, zobacz. To FIBO na sell, gdzieś z ostatniego impulsu, nie? No. No to wiesz, ja bym to zrobił tak, poczekał, niech przebije 7,9 i na bajarze, bo jest trend wzrostowy. Dobra, a daj... Co mam dać? Daj na jakieś 4 godziny może. Zaraz zobaczę. Ten drugi, co tu masz? Drugie jest złoto chyba. No to zaraz złoto pokażę, ale poczekaj, NZD tu wpiszę.
Nie gram tego kurestwa, ale... No tu zmiana trendu, czy co? Ja bym tu sel szukał właśnie. To nie ma sela, tu była zmiana trendu. Tu jest baj. Tu jest baj, no jakby. Okej, okay. Zmiana trendu tu jest. Tomek, a ten USDCHF, tam zobacz, tam jest dywergencja na tym, na dziennym. USDCHF, już patrzę. Na dniowym dywergencja się zrobiła. On doszedł teraz tam do, jak ten, do 7,9, teraz to, co zeszło w dół, nie? No. Do ostatniego wzrostowego doszło do 7,9. Ale nie, ja tutaj, 7,9 to tu jedynie. Tutaj stąd patrzysz, tak? Aż od tego dołu. Ja chcę, żeby przetestował ten poziom tu. Mhm. Wcześniej nie pójdzie do góry, moim zdaniem. Moje zdanie. No. A trzymasz jeszcze? Nie. Zobacz, tam Tomek bardziej teraz w lewo. Obserwuję, patrzę, co dalej zrobi to z DCHF. Jeszcze trochę brakuje do tych profitu. No, te stop lossy weźmy tutaj. Tomek, weź to złoto jeszcze na chwilę. O, już złoto puszczam. Ja bym tu szukał sel, wiesz gdzie? Jakbyś dał zgodę. To jest. Jeszcze brakuje do poziomu, nie? Ty, ale wiesz co? A wrzuć mój wykres. No mam tu przecież, no. No, to samo? To samo, no. To samo, czyli czekamy do 7,9, nie? Tak. Dobrze, no to okej, okay. No to dobrze. Dokładnie to samo jest. No. Teraz powiem o... No to będzie fajny sel, jak tam odbije z tego 7,9. To będzie... Za ile tam tych pipsów? Za 200? Albo lepiej. Gdzie? To jest 700. Od 7,9 co? O kurde. Ale tak. Nie, wyżej to wejście będzie, nie? Bo ty masz niżej. Tak, wejście tu, no niżej mam, nie? Mam jedno, tu się wpadł, jedno. A ty już szedłeś? Ja już szedłem jedną pozycją. Mhm. A resztę mam do góry, nie? A zmierz od 7,9, ile to będzie? Tu? No. Tu ma 130. Ale nie, do dołu, do zera. Do zera masz prawie 600. O, to ja chcę to złapać. Ale pamiętasz, byliśmy tu, nie? Ja mówię, że nie ma sela, nie? Ja czekam tu. I zobacz, pomału, ale idzie. No ja ten baj wczoraj się koło tam 15 złapałem. Wyhaczyłem na 5 minutach z FIBO. Od 7,9 odbiło. Taki knocik fajny się zrobił i fajnie wystrzał poszedł. Okay. Kwestia, żeby jeszcze to złoto doszło do tego punktu dzisiaj, nie? Bo brakuje jeszcze... No mi się to nie spieszy, nie? 130 pipsów, trochę dużo. No ale dobra, no może dojść w ciągu 2 godzin równie dobrze. Może. A jak newsy dzisiaj, zobacz, jakieś są? W piątek to coś tam pewno jest. Dobre czy złe, nie wiem. A w piątek raczej mało jest takich. Stany Kanada, że tam w piątek oni tam raczej odpuszczają. Masz tutaj na dolarze. A jest, na dolarze jest. O której? To przemówienie jakieś. Masz trochę tych na Kanadyjczyku. No tak, ale takie 3 gwiazdki to... 16.30, tak? Sprawozdanie jakieś, no. Grzegorz się odezwał, bo on do niego pisze, nie odzywa się i mówi, że ma tyle roboty, że się odpuści, bo kurde, no nie wyrabia, nie śpi w ogóle. Ale to musi dymać do tych Włoch ciągle? Proszę? Do tych Włoch musi jeździć ciągle? Bo tak. Po tej ciuszki czy tam coś, tak? No. Aha. A jeśli chodzi o moje pozycje, co ja dokładam, nie? No mi ciężko, kurde. Bo ja tam przeginam czasami, nie? Ja mogę powiedzieć, o, ja mogę tylko na grupie napisać, że dokładam na tą i na tą parę, a decyzję sami musicie podjąć, nie?
Bo jak ja widzę na przykład wczoraj, to było GBP jakieś. Oddechy. Jak ja tu widziałem już tu tego Knota, nie? To było to? Zaraz sprawdzę. Nie, to było Eurocat chyba, jak się nie mylę. Tu sprawdzę. I to było przedwczoraj. Eurocat chyba. Wczoraj. GBP Auto, dobrze. Czy, aha. No. Czy Euro CHF? Widziałem, wiesz, i widziałem, kurczę, tą Doji i później na minucie zaraz wam pokażę, co ja widziałem, takie. To ci to wróciło. No tutaj. Tu widziałem, ten, to jest taka głowa krzywa i tu zeszło. Tu nie przebijało już. A już widziałem, że kurde, jedziemy na dół, nie? I dołożyłem. No ryzykowałem, bo jakby poszło do góry, no to, ale przeznaczyłem na $150 nie, na 100 gros, nie? Czyli na minusie, jakbym był 150, to bym z ręki zamykał, nie? No, dlatego ciężko, jak ja bym napisał, no ja nie wiem, jak to ludzie mają konta, nie? Ja konkretnie nie ustaliłem nie, 100 grosa, że wiesz, na liczbach, nie? Ja na kapitale. No tak, ale ktoś tam ty mówię, wczoraj żeś odpisał, że przy 400 dolarach no. Ma wchodzić 0,2? Nie 0,02, tylko 0,2? No on mi tam napisał, że dwa loty niby. Sebastian. Gdzie to jest? Nie, że jak sobie sumował te twoje... on się pomylił, nie? Bo on, no, dwa loty, no nie miałem jak mieć 400 dolarów, no bez przesady. Tomek, a tak jak Monika mówi, sumuj wszystkie pozycje, które otworzyłeś. Może wyjdzie dwa lota wtedy. Ja mają maksymalnie 10 otwieram. 10 pozycji? No. No to ci wychodzi, jak odbierasz 0. Jakim lotem? 002. No to ci wychodzi 02 w całości. 02, ale nie 2. No. No 02. On napisał dwa loty, nie? No, to jest... no tak, ale przy 400 dolarach 02, no to jest trochę tak ryzykowne. No, ja ryzykuję i ja nie chcę podawać, wiesz. Nie chcę na grupie takie rzeczy mówić, pokazywać, nie? Mhm. Ktoś się nauczy, wiesz, raz mu wyjdzie, drugi raz mu wyjdzie, to wiesz, nie? Trzeci, czwarty już skasuje konto. Nie? No właśnie, to jest to. A ja wiesz, a ja miałem minus 150 dolarów, zamykam, nie? No, miałem 300 ile zarobionych w tym dniu, to mówię, połowę przeznaczam, nie? Mhm. Na 100 brosa. No, że weszło, to teraz mam 800, nie? Mhm. No ja mogę podawać, no ja mogę podawać, jakie parę wchodzę, ale decyzję każdy sam musi podjąć, nie? Teraz te pozycje, co mamy, teraz fajnie wyglądają. Czekać, nie? Euro USD mi się wydaje, że jeszcze poleci, a poleci. Teraz była ta korekta. Nie wiem, dajcie jakieś propozycje, nie wiem, co chcecie. Mówię, ja mogę dawać, w co wchodzę. No teraz jedna osoba mi napisała, że wchodzi GBP AUD. No i ja jej mówię, że właśnie też dołożyłem, nie? No. To jest na sel? Na sel, no. Ja nie mam tego otwartego w ogóle. A to jest 4 godziny, tak? Okay. 4 godziny, no. Pamięta, na euro USD wchodzić? Można? No, ja teraz tak, no była korekta, nie? Tomek, a to powiedz mi teraz tak, bo ja tego nie za bardzo rozumiem. Poczekaj, ja bym sobie tylko spisała te stop lossa. Bo tu wychodzi, ty mówiłeś te audio, co to było? GBP AUD? Aha, GBP AUD. No. Na sela, tak? Tak. Czyli, że GBP jest mocniejszy? Nie, jest słabszy. Odwrotnie, że słabszy. Dobrze. No. I tu mamy euro audio też słabszy, nie? Tak. Euro GPP. Tak, tak. Na baj, nie? Na baj, czyli też GPP słabszy. No. Nie, nie, mi chodzi, bo ja tu mam euro audio,
Euro Audio. Euro Audio na Sela. No. Audio mocniejsze i GBP audio mocniejsze, okej. Okay. To w ten GBP audio można wejść, tak? Tak, ja wszedłem, tutaj widzę koleżanka też mi wysłała, że weszła. GBP audio, a jaki tam by był stop loss? Ustawiłem ten sam, wiesz? Tu ustawiłem ten sam. Czekaj. GBP audio. I to by było na Sela. I stop loss tam był? 1,77. Czekaj. Ile to pipsów jest, nie wiem, bo ja tam nie umiem tak... Ja muszę to na pipsach jakoś ustawić. 40. Ile 140? Zaraz robić, poczekaj. Jak teraz wchodzisz, no. To jest 130 zrób. 130. No. 130. I tutaj zmienimy. No. Ile ja tu? Dobra, to damy tutaj. Okej. Okay. I no, take profit tam? Take profit mam 700 dokładnie. Czekaj, no to jest tak, bo teraz umiem na tym ustawić. Tam jest 6,8, tak? Tak, 1,68771. 6,8. Czekaj, no. 1,1. 6,8771, tak? No. Okej. Okay. Dobra, to mamy. A ten NZD Caron, to mówię, nie? To jest dla mnie... Do mnie to jest baj. Baj, tak. Tam jest zmiana tego chyba. No tak to wygląda. Czas tu 4 godzin. No bo gadam przy wyłączonym mikrofonie. Zwiń trochę i daj na dniowy. Na dniowym jak... Nie, to jest zmiana trendu już. Jak na dniowym wygląda, no jak będzie, to jest... No widzisz, to jest zmiana trendu. Są powybijane, wiesz, te wszystkie wierzchołki po lewej i do góry idzie. No, to wybiło. Jest no. Wybicie, powrót, jakiś retest, wiadomo, rynek musi ochłonąć. Kolejne, nie? No, tu trzeba szukać baja. I to już chyba by było nawet. Teraz zobaczymy. Kurwa, no ja tego nie gram, ale... No ja wiem, ty tego nie gram. No. Ale wejdę. Do pierwszego stop lossu i potem znowu 2 miesiące pauzy od NZD. O kurwa, no. I pierdolone kiwi. No tu zobacz, kurde, oni to jest klasyczne robią, no kuźwa. Jak masz konsolę, nie? No. To oni to... Był wybity, góra wybita i... Zobacz, to robią fałszywe i idą w właściwym kierunku, nie? Bani, no. Karol, wejdę w to, nie? Ale kuźwa, nie? To ja tam widziałem sel, dlatego się pytałem, no. W którym momencie ty sela widziałeś? No nie wiem, wysyłałem ci tam jakieś coś. Ja jeszcze na dniowym taka, u Ilego kiedyś widziałem takie paterny, taka formacja W czy M, już nie pamiętam. Jak dasz na dniowy, to tak mi się wydawało, że robi... Daj na dniowy na chwilę. No, daję ci. Gdzieś z dołu idzie. A, takie M myśli, że będzie. No tak i teraz w górę, korekta w dół, w górę i teraz w dół. Patent, tak ten. Taki, no. Tak, no taki, ja u Ilego coś takiego pamiętałem, coś takiego było, nie wiem, czy to jest W czy no to jest M. Ja myślę, że to jest W może być. I w dół. A, tu w górę, a ja tutaj, żeby pociągnął w dół właśnie do tego poziomu 75 mniej więcej. Możesz, kurde, na różne ten, patrz na trend, nie możesz tak. O, to coś takiego, o właśnie.
No, ja bym też w dół, zwłaszcza, że na Magdi jest dywergencja, no mam wrażenie. Na Magdi jest to wszyscy ten. Ja bym to tak w dół widział, dlatego mówię, warto pogadać, nie? Nie, patrz na trend, to jest podstawa, nie? I pan, ja tu Bankaro zaznaczone z dniowego, jak sobie FIBO zrobisz od dołu, no to tam doszło do 6-1 i odbiło od tego 6-1. Widzisz? No. No. To jest do góry. Moim zdaniem. Wiesz, od 6-1 odbiło pięknie. Możliwe. Tu też masz zanegowali na 50. Mhm. Dobra, ja sobie zaznaczę tu. Kurde, ale tu ma kwotowanie, kurde, takie, że... Czemu kwotowanie tam? Tam, tam normalnie jest przecież. Aha, bo to jest, dobra. Bo to jest dniowy. Karol, wyjeżdżasz gdzieś? Kiedy? Teraz, bo po Zoomie bym zadzwonił. Dlaczego też czytam? Czy wyjeżdżam za chwilę z domu? No. Nie, nie, na razie nie. Mam bałagan, muszę coś ogarnąć. Okej, to mam. Teraz gdzie my tu idziemy? Pięknie to jest. Gdzie byście zrobili take profit? Tam nad tymi szczytami. Halo? O, ja tu gdzieś. No gdzieś tak, no. A zobacz może jeszcze z tygodniowego, jak to tam po lewej wygląda. Zobaczę właśnie, tu sobie, tu bym pilnował. No to jest koniec, tak? No. Ewentualnie tu. Dobra, to sobie wpiszę to. Tomek? Tak? A euro GBP to jest od ciebie? Bo ja mam taką pozycję, która mi nie idzie. No tak. Tak? U nie idzie, no dobrze, tam wszystko jest. Tak? Dobrze. To jest na baj chyba, tak dobrze pamiętam. Na baj, tak, tak. No, tam... Ale chyba kolejny dołek robił, mi się wydaje. To był... Daj czas im, no kurde, niech sobie tam... A jaki tam Tomek zrobiłeś ten? Czekaj, bo to wpisuję. Co chcesz? Tutaj na NZD? No. Ale take profit? No, nie, stop loss. 83,500. Stop loss. Kurde. 83,500. To jest jakieś... 150 jakieś. Nie, tylko wstałem koło 9, to było na plusie, a teraz jest na minusie, więc. Spokojnie. Biorąc też raz plus, raz minus. Już pokazuję ci. To jest na baja, nie? Euro GBP. 4 godziny. Trend wzrostowy. No i jak nie przebije tutaj tego, no to nie ma żadnej paniki. Tu jest ważny, kluczowy ten, nie? No to się może bujać tydzień, nie? To się może bujać tydzień.
A na ten NZD, ja pan, jaki tam był take profit? Dziewięć jeden kropka osiem cztery. Take profit. Zaraz, czekaj, bo ja tu mam. 8-4-2. A, 8-4. 8-4. Czekaj, no bo gdzie ty to masz? Nie, ty masz tak, 9-1. No 9-1.8-4-2. Aha, czekaj, no. 9-1. 8-4-2. 8-4-2. Teraz. No i dobra. I podsumowując, ja będę dawał to, co dokładam, a decyzję podejmiecie sami. Przejdźmy na krypto zobaczyć, co tam się dzieje. Chyba nic, bo Robert nie mówi. Bitcoin już dwa razy się od tych 20 gdzieś tam odbił. No cały czas, kurde, nie może mi tego alarmu tu pyknąć. Ale to u mnie dotknął no ten 20. Ja tu czekam na tą strefę, wiesz? A ja też sobie rysowałem tą strefę i moje dotknęło, wiesz? Zaraz poczekaj, gdzie ją mam. Dotknęło mi, wiesz kiedy? 15 czerwca o 11:15. Ja mam. Ciebie. Wczoraj to można było wchodzić na buy, bo ta strefa podobno jest bardzo silna, ponieważ Bitcoin nigdy wcześniej nie przebił do dołu poprzedniego haju, a 19800 to jest właśnie ten poziom. Więc jak przebije, to być może spadnie. Zależy od jakiej giełdy, bo to różne było. 19. Ale to jest taka bariera psychologiczna, nie? Że jeżeli przebija, a nigdy tego wcześniej nie zrobił, no to wszyscy stwierdzą, że to już koniec. Ale tam są jakieś, ja nie wiem, od czego te firmy są, ale jakiś tam Celsjusz, coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy oni się zajmują inwestowaniem, czy to są jakieś wymian dokonują. W każdym bądź razie jakieś wielkie firmy, które obracają setkami milionów tych bitcoinów, znaczy w sensie dolarów w bitcoinach, i gdzieś tam jakieś wiadomości były, że oni przełożyli swoje stop lossy na 14 tysięcy. Są pod kreską, nie? A jeszcze niżej stawiają stop lossy, żeby tego nie stracić. Ethereum, ja cały czas do kupienia w strefie, nie? U mnie. Całutki czas tu się buja. Tylko czekać, bo na pewno zaraz sprawdzę. Panika totalna jest. A gdzie ty oglądasz tą panikę? Przed domem Tomka, tłum ludzi. Nie, stary, zadowoleni są. Dam na grupę, dam. Okej. Okay. Dla mnie to jest strefa zakupu. No ale wiadomo, jak na 14 pójdzie bitka, no to poleci razem z Ethereum. Dobra, poskalpujmy sobie. Euro USD. Wczoraj ładnie poszło, pół godziny. Co ja robię tu? Ustawcie sobie. Baja? Jeszcze, czekaj. No na sel teraz na sel. Teraz na sel? Tak. Na sel, bo to liczę, że zrobi podwójne. Tak. Ile mam otwarty? 0,24.
4,5. I tu zobaczymy zaraz. Co już mi... Kurde. Dobra, jeszcze raz, razy 3. Dobra, ja muszę dzisiaj lecieć. Do zobaczenia w poniedziałek? No. Poniedziałek pewnie, no. Niedziela, 17. A, niedziela, dobra. Do miłego weekendu. Na razie, hej. Pas, no, hej. 65. Szybki był ten stopros. Nawet nie zdążyłem wstawić. A mnie nie wybiło jeszcze. Nie? Nie, to miałem otwarcie 0,62. A take profit. 10,500. 10, tak? Dobra, to ustawimy 10. Jaka pogoda u was? U mnie 19 stopni. No ciepło dzisiaj. No upały mają, widzicie? Jakieś. No, coś mówili jakieś afrykańskie. Jutro sobota, kurde, czas leci, a... Teraz stop lossa dostałem. No ja jeszcze nie wiem. A jak to dalej pójdzie, to samo. No dostanę z tego, teraz czekamy. Myślałem, że jest tak nisko, no to pyknie tu. Dobra. Czekaj, że stochastik wyjdzie. No, dokładnie. Raz, 3. I ostatnie wejście. Kurde, się smarkam jak gówniarz. No, piękne wybicie. No nie ma nic, nie? Dziesiąta. Wskaźnik. Teraz coś za 15 minut będzie, nie? No. O kurde. Ciągnie jeszcze, ciągnie. Uuu.
Dobra, dajcie sela. Już? Tak, już, już. 7-9? Zobacz, na oko, kurde. Teraz tak, stop loss. Moje wejście jest 218. A ja mam 228. Dokładnie masz. 218, 4,5. Take profit dajmy połowę tego ruchu. No to tak jest 10 pipsów. Mam nadzieję, że... Gówno. Też nie to. No ale była ładnie. Knot, druga ten. No. O, dupa, u mnie z tobą. Trzeci, nie gram. No, u mnie też zaraz będzie. O, je. Poszło. Dajcie baja teraz. O, jak ktoś chce, ja nie chcę. Ten. Ja sobie... Baja? No, baja. Jak ciągną, to mogą do 11 ciągnąć. Bo ty masz trzecie wejście, nie? Bo tam pierwsze nie szedłeś, nie? No, no. 2, 4, 8. 2, 4, 8. 4,5. 6 pipsów tych profi. I to się powinno wrócić wszystko. No, tam. Tomek? Tak? A ty generalnie uważasz, że funty idą na wzrosty? Powinny spadać. Czyli tak, na spadki, przepraszam, na spadki. No mam minus 65 dolarów na tym małym, a na tym dużym bo minus 300? Nie, minus 250.
Kurde, dzwonili, nie? Czy oni wiedzą, kiedy wchodzimy? Dla mnie teraz to słabo to wygląda. Jestem na minus 7 dolarów już. Na tym euro. Wybicie. O, koniec, kurde. Minus 20 dolarów. Chujowo. Nic, to prawdopodobnie zostało tylko na dzisiaj złoto będzie do wejścia. Co uszykuję? Jakieś pytania? A ty masz tę strefę z 15 minut, czy z, 20, czy z godziny? Godzinę. Z godziny. No. Co? Godzinę, z godziny. Z godziny. Dobra, to dzięki. Karol, zaraz zadzwonię do ciebie. Tomek, no? Jeszcze a propos złota, bo taką wczoraj słyszałem opinię, że skoro giełdy wszystkie lecą w dół, to generalnie złoto powinno iść do góry. Góry, no. Powinno. Jedyne, co może sprawiać, że ono właśnie tak ciągnie do dołu, jest to, że na przykład Rosja tam wyprzedaje jakieś swoje złoto. Nie? Żeby... Dołu się, bo nie ma dostępu do gotówki. No, dokładnie. Ja na razie jeszcze złote spadki. Bo jeszcze nie było takiej konkretnej korekty. Dla mnie to jest fałszywe. No i 1720 czy 50 mi się marzy. Zobaczymy. Dobra, dzięki. Karol, zaraz zadzwonię. Okej. Okay.